Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, wyruszamy za Higgsem od razu, bez czekania. Nie ma co czekać, nie ma co się tutaj przebierać. Spróbujemy zrobić to najszybciej, jak możemy. Od jednego z tych graczy dostaliśmy złoty do biegania kombinezon, więc po prostu lecimy. Lecimy zobaczyć, co się będzie działo tam przed nami, po prostu. Byłby lepszy ten wspinaczkowy do biegania tak po takim stromym zboczu. No dobra, przejdziemy sobie tak. O, tu nawet jakaś dobra dusza tyrolkę uwieściła. Czym ta tyrolka prawdopodobnie zaprowadzi nas. Już widzę, gdzie nas zaprowadzi. Więc spróbujmy. Myśl, są na plaży. Musisz zginąć sam. Zgiń. Zgiń sam. Nie można podjąć tyrolki? A szkoda. A nie ma jakiejś, do której można? Ktoś dobrze kombinował, ale niestety nie wyszło. Zrobił tą tyrolkę tutaj, ale jest za daleko. Dobra, lecimy dalej. Jak to nie możesz? Oczywiście, że możesz. Biegnij sam, biegnij. No wiem. Chyba zgubiłem część ładunku. No właśnie. Zabierzmy tak. Work z krwią. Zabierzmy wszystko, potem będziemy przekładać. Tutaj jakaś dobra dusza znowu umieściła ten generator, że możemy naładować sobie idealnie ten. On coś mówił, ja nie pomyślałem, nie posłuchałem, co? Ale wracamy na razie do tego. Trochę się potknąłem. Mamy wszystko. Oj, sam, nie wygłupiaj się.
tyrolka. Okej. Okay. Zejdź z tyrolki. Do kwatery, tak? Kazał iść. Dobrze. Do kwatery, moi drodzy. Zobaczmy, co sam wymyśli w kwaterze. Coś niedokończony mam jeszcze całkowicie wątek tego Madsa Michaelsona. No, chyba jednak nic nie wymyślił. Może kwatera nie była najlepszym pomysłem. Na pewno trzeba się umyć, bo to jesteśmy umaziani w tym szlamie strasznie. No dobra, to wychodzimy. Skoro nic nam tutaj to nie dało. A, dobra, można było tu obejrzeć. Mielibyśmy jeszcze figurkę tego gościa. Dobra, zróbmy tak. Uzbrojmy się teraz tutaj. Stwórz sprzęt i teraz tak, wyrzutnia 4 rakietowa, dobra, sztuk 1, worki z krwią mamy, buty mamy, egzoszkielet mamy, wszystko mamy w sumie. Jeszcze jeden karabin na wszelki wypadek. I to wszystko. O, dzięki temu będziemy mogli sobie to wszystko ładnie poukładać. Teraz tak, powieść na zaczepie na... Nieś na plecach karabin. Powieść na zaczepie na narzędzia, na wszelki wypadek. I teraz tak, to... Egzoszkielet wzmacniający, egzoszkielet terenowy. Jeden z karabinów. Raz, dwa, trzy, cztery puste worki. To wszystko idzie do szafki. No i bardzo dobrze. I teraz na plecach to co mamy? Granatnik też idzie do szafki. Hematogranat. Na plecach chcemy, a tu mamy na zaczepie powieszone, wyrzutnie, dobra. Czyli mamy dwie wyrzutnie ze sobą. Przy czym ta wyrzutnia nie ma pocisków, to też idzie do szafki. Worek z krwią, dobra.
Mamy jeden worek z krwią. Będzie musiał wystarczyć. No i trzeba się jakoś wydostać, dostać na plażę. Najprostszy sposób, żeby to się dostać na plażę, to popełnić samobójstwo. Nie wiem, czy to tak by miało być. Lumi dał lajka. Ziutek nam dał lajeczka. Złapać fragile, dotrzeć na plażę i skończyć to. A, widzicie. Czyli przegapiłem. Odkaranie kompletu. Dane zgodne. Witaj, sam Porter Bridges. Wejdź do kwatery, nie mogę. Potrzebowali użyć parasolki. I fragile być może nas przeniesie na plażę. Dobrze, bo nam się drugi worek z krwią napełnił. To pełna. Dzień dobry, Sam. A, musi być para, jest parasolka. Skocz z Fragile. Higgs próbuje połączyć węzły sieci z plażą Amelie. To już wiemy, gdzie się udali. Jak się tam dostać? Ja nie mogę, ale ty masz mocną więź z Amelie. Byłeś na jej plaży wiele razy, prawda? Uda ci się. Zrobisz to dla mnie? Spróbuję go nie zabić. Obiecaj. Muszę sama go wykończyć. Dobrze. Pomogę ci się przenieść. Bierz małego. Chodź nas obojga. A małego możemy zabrać? Po tobie. Przecież mówiłaś, że nie możesz. Dzięki więzi, która nas łączy. Łapacz snów zawiedzie cię do niej. A potem? Misanga wskaże mi drogę. No okej, rozumiem. Idziesz nieuzbrojony? Nie potrzebuję broni. Nie zabieram też Lu. Fragile. Co? Masz coś do jedzenia? A. Daj robaka. Wciąga, co? Sam, uważaj. W najgorszym razie zajmij się Lu, dobrze? No, dobra. Skoczmy. Żeby się udało, muszę cię dotknąć. Zamknij oczy. Przywołaj Amelie i jej plażę. Kochasz ją, prawda? Kochasz ją.
Jest. No tak długo, Sam. Próbujesz wymyślić jakiś lepszy sposób? Nic z tego. Nudzę się, Sam. Robimy to sam? No co jest? Po co to wszystko? Na obiad z drugiej strony. Zabolało, co? Próbując przywrócić świetność Ameryce, opuść macie tylko nieuniknione. A nie dało się go złapać. Kompletnie przejebane. Znowu się tam schował, daleko. Dni życia na ziemi są policzone. Nic nie trwa wiecznie. To jedyny wniosek, jaki wyciągnąłem. Trzeba by go wyciągnąć gdzieś na ten. Tarczy, dokładnie. Nie potrzebuję spluwy sam. Załatwię cię. Załatwię! No dawaj. Samuel Port.
Walter Bridge! Robił w plecy. No chodź. Au, au, au. Mocna wymiana na te. Kto przetrwa większe cięcia? Nudzę się sam. Co się stało? Chyba go zabiłem. Dawaj, Higgs. Nie ma to. Mamy normalną bijatyczkę za te dwa paski życia. I poprawka. Ua, złamana szczęka. To jest taki uśmiech Kojimy dla widzów, tak naprawdę. No i dokończmy go. No wal go. Wal go. W łeb go wal. I w łeb. No ale nie zabił go, tak jak obiecywał, zostawił go dla Fradża. Widzę, że dotyk ci już nie przeszkadza, panie Hafefobie.
Moje gratulacje. Pokonałeś mnie. Szkoda tylko, że to wszystko na nic. Nie przedłużajmy tego. Chciałam ci zapaść w pamięć. Jestem fragile, ale nie jestem krucha. Tym razem to ja ciebie zniszczę. Naprawdę? Obawiam się, że nasza więź jest na to zbyt silna. Już się zniszczyłeś? Co jest, kurwa? Jestem Higgs. Boska cząstka obecna we wszystkim, co istnieje. A ty... Z ciebie jeszcze w ogóle coś zostało. Więcej niż z ciebie. Ja rozumiem, że to jeszcze dużo się wydarzy. Mam dla ciebie metaforę. Weź ją. Powiedz innym z syndromem kuriera, czym grozi chowanie się za maską. Nie. Ty ją weź. Lepiej, żeby usłyszeli to od ciebie. Jeszcze jedno. Twoje dzieciątko. Udało mi się je tu przynieść jako sprzęt. Weźmiesz? Słaba zamieniania. Gdzie cię teraz wysłać? Na wschód? Sam sobie poradzi. Ma teraz sieć chiralną. I jeszcze mnie. Skoczymy we dwoje.
Szczęściarz. Jesteśmy wdzięczni za twoją pomoc, naprawdę. Ale damy radę. Zresztą pewnie potrzebują cię we Fragile Express. Tak. Nikt lepiej nie ratuje beznadziejnych sytuacji. Przecież dla mnie w grę wchodzi tylko perfekcja. Frażaj? Jesteśmy kwita. Naprawdę nie ma o czym mówić. Żegnaj sam. Chodź. Mamy wiele do zrobienia. Wierzysz we mnie jeszcze? Nawet bez Higgsa jestem tykającą bombą. Mogę sprowadzić koniec. Ale nie chcę. Zawsze pragnęłam wyłącznie jednego. Zjednoczenia Ameryki. Co? Powiedz prawdę. To wszystko dla ciebie czy dla Bridget? Dla naszego kraju. Dla przyszłości, przysięgam. Jest coś, czego ci nie powiedziałam. Jeszcze jednego? Gdy byłeś na wschodzie, wymknęłam się, żeby cię odwiedzić. Tak? Kłamałaś? Żeż kurwa. Wiesz, przez co musiałem przejść, żeby tu dotrzeć? Gdybyś znał prawdę, nie przyszedłbyś. Nie obchodziła cię Ameryka ani Bridges. Ale wiedzieliśmy, na kim ci zależy. Dla kogo byłbyś w stanie przejść kontynent i rozbudować UCA. To Die Hardman na to wpadł. Świetnie. Byłem Mario, a ty Princess Peach. Masz rację. Nigdy mnie nie obchodził ten kraj. Nie mam tu nic ani nikogo oprócz ciebie. Przepraszam, Sam. Ale wszystko się udało. Jeden kłopot mniej. Wiem, że masz pytania. Zachowasz je na później? Okej. Wracajmy. Tylko powiedz jak. Skaczemy jak Fragile? Nie. Dotrzemy tam plażą. Możemy pobiec razem. Pobiec? Tak. Jak Mario i Princess Peach. Zaczekaj tu, dobrze? Prezydent Bridget Strand. A więc w końcu zaprosiłaś mnie na plażę. Pamiętasz? To ta sama broń. Teraz ja jej użyję, żeby wszystko naprawić.
Zdaje się, że miałaś zjednoczyć ten świat. Nie go rozpierdolić. W porządku. Zastrzel mnie. Nie ma żadnej pokuty. Nie dla nas. Tak. To ja. John. Pamiętasz? Przykro mi. Tak mi przykro. Szukasz w niewłaściwym miejscu. Czemu ona mnie zabiła? Zrzuciła mnie ze skały i mnie zamordowała.
No i co jest? Dobra. Co to? Ej, Sam, to ja. Wybacz, wystraszyłem cię. Gdzie jestem? Na wschód od smołowiska, w swojej kwaterze. Wróciłeś dzięki Amelii. Gdzie ona jest? Nie wiemy. Nie wróciła na wschód? Nie, ale kiedy cię wysłała, skontaktowała się z nami i zostawiła wiadomość. Jaką? Dokończę to, co zaczęła Bridget. Tylko tyle. Potem zniknęła. Bridget, widziałem ją na plaży. Sam, przestań. Przecież spaliłeś jej ciało, pamiętasz? Na plaży. Na plaży. Nie mogłaby. Nawet na plaży swojej córki. Sprawdź rejestr. Przecież ma się zapis. Niestety. Nic się nie zachowało. Jedyny zapis siedzi w twojej głowie. Co jeszcze pamiętasz? Był tam ten drugi. Cliff. Mada i Hardmana. Dyrektora? Teraz mi wierzysz? No. To by wyjaśniało, czemu od dłuższego czasu się nie odzywa. Zawsze go podejrzewałem. Ale teraz części układanki ustawiają się inaczej. Jedna rzecz nie daje mi spokoju. Cały czas zakładaliśmy, że Higgs kontrolował Cliffa. Ta teoria upadła. Bo Higgsa nie ma, a Cliff w dalszym ciągu rozrabia. Cliff chce tylko dziecko odzyskać. Steruje? Nie. Myślę, że przetrzymuje na plaży Amelii i dyrektora. No to po nich pójdę. Ale czekaj. Gdzie Fragile? Jest bezpieczna. Tu, z nami. Ale dopóki jesteś tam, nie będzie cię mogła wysłać na plażę. Co? Musisz zrozumieć, Sam. Gdy byłeś nieprzytomny, sytuacja mocno się zmieniła. Wszystko wyjaśnimy. Przysięgam. Ale najpierw odpocznij. Dobrze? Nie ma mowy. Wracam na tę plażę. Rozumiem, że Lu też nie potrzebuje odpoczynku? Kurde. No proszę. Lubię zaraził. Sam, pomogłeś nam połączyć dwa wybrzeża siecią chiralną. Rozprawiłeś się z Higgsem, największym wrogiem UCA. Bez ciebie nie zaszlibyśmy tak daleko. Ale został nam jeszcze jeden krok. Musimy zaprzysiąc nowego prezydenta i ustanowić nowy rząd. Dopiero wtedy zjednoczymy Amerykę. Zachowaj tę gadkę dla kogoś innego. Na mnie nie licz, jebać Amerykę. Mamy kurwa większe problemy. Dokładnie, Sam. Nie powinniśmy sobie teraz zaprzątać głowy rządem. Cliff ma Amelie, a to znaczy, że jutro może nie być czym rządzić. Jeśli będzie jakieś jutro. No to czemu siedzimy z założonymi rękami? Mam w dupie, czym ona jest. Chcę, żeby wróciła. Masz rację. Tylko odbicie Amelii pozwoli nam uniknąć szóstego wymarcia. Ale nie damy rady jej odbić, jeśli najpierw nie wrócisz na wschód Sam. Oczywiście nie możemy wydawać ci rozkazów, ale uwierz mi, kiedy mówię, że to jedyne wyjście. Brakuje to tylko ciebie. Fragile przeniosła nas do siedziby. Jesteś cała? Tak, nic mniej. Przenoszenie tylu ludzi w tak krótkim czasie jest trudne. Mama? Nie, Lokna. Też tu jestem. Pomyślałam, że się przydam. Wszyscy na ciebie czekamy. Nie ma opcji, żebym zasuwał z powrotem taki kawał. Chodź, Frażaj. Uda się. Nie mogę. I to nie przez mój stan. Przenoszenie ludzi przez plażę zrobiło się niebezpieczne. Coraz częściej zdarzają się skoki chiralne. Pewnie to efekt rozszerzenia sieci na cały kraj.
Zbyt wiele plaż na jednej przestrzeni, poplątane kanały i tak dalej. Zresztą widzisz, jak bardzo obciążona jest sieć. W obecnych warunkach korzystanie z plaży jest zbyt ryzykowne. Jeśli na nią trafię, nie wiem, gdzie mnie wyrzuci po drugiej stronie. Mogłabym tam utknąć. Dlatego nie mogę po ciebie pójść. Ale jeśli będę przy wejściu na plażę, powinnam móc cię przenieść. W końcu plaże nadal istnieją. Mogę to potwierdzić. Więc tak, będziesz musiał sam wrócić taki kawał. Ale kiedy przyjdziesz, zabiorę cię do Amelii. Na jej plażę. Łączy was naprawdę wyjątkowa więź. Twój łapacz snów, jej kipuł. To nie tylko pamiątki. To niezwykłe, unikalne totemy. Ucieleśnienie waszych wspólnych wspomnień. Dwie strony medalu. Cena wstępu na jej plażę. Łapacze snów to tradycja rdzennych Amerykanów. Plemienia Ojibwejów, mówiąc dokładnie. Podobno odpędzają koszmary i wpływają na sny. Jeśli Dooms jest naprawdę darem od Amelii i jej snem o przyszłości, to totem może być wyzwaniem, żeby się zmienił. Testem. Czy uda ci się znaleźć nadzieję w beznadziei? Przed twoim powrotem poszukam na plaży Amelii i dyrektora. Moja więź z nim jest pewnie zbyt słaba, ale lepsze to niż siedzenie w bezczynności. Sprawdzę w archiwach, czy nie ma o nich więcej informacji. Może znajdę nowe powiązania. Czekamy na ciebie. Z powrotem będzie łatwiej, no nie? Wracaj na wschód, drogę już znasz. Kiedy się zjawisz... Trzeba mieć refleks. No, to wyjdź stąd i kieruj się na wschód, do węzła jeziornego. Tym razem nie będziesz miał ładunku. A raczej sam nim będziesz. To wszystko jasne. Jak mam iść na wschód do węzła jeziornego? Nie możemy już skakać. Rozumiem. Gdzie ja w ogóle jestem? W którym miejscu? W każdym razie wygląda na to, że to jest jedno z zakończeń. To znaczy teraz możemy po prostu przewędrować całość. Zerknijmy na terminal. Jesteśmy tutaj. Zrealizuj dostawę do węzeł górski. Uratuj Amelii. Serio? Stąd mamy iść w góry? To jeszcze zdecydowanie nie jest koniec.
Gdzie ja kurczę jestem? Aha, tu jestem. Czyli musiałbym wrócić do węzła górskiego całą tą drogę, tak? Ale już nic nie muszę podłączać, więc tylko muszę po prostu przebiec tą drogę do węzła górskiego. No cóż, wygląda na to, że będzie jeszcze przynajmniej jeden bądź dwa odcinki. Także zapraszam na kolejny, moi drodzy.